Siema, witam was w kolejnym odcinku Przygód z Lotarem i zaszło troszeczkę zmian, już wiem, macie tego dosyć, ja też mam tego dosyć, że jest syf w skrzynkach, dlatego postanowiłem zacząć działać w tym kierunku i dzisiaj będziemy wykluwali masowo dinozaury, ponieważ jak możecie zauważyć, mam troszeczkę tutaj mleka, mam gdzieś tam krowę, która mi to mleko będzie dawała. W sumie, gdzie ta krowa jest? Tutaj powinna, według mojego radaru, super. Ta krowa gdzieś powinna tutaj być, ale jej nie ma, dlatego będę musiał chyba poszukać nowej. Zresztą nieważne, poszukamy krowy, jeżeli będzie nam potrzebna. Chociaż dziwne, że wow, pokazuje mi ją na radarze gdzieś tutaj. Aha, bo ona jest pod ziemią, właśnie. Pod ziemią jest nowa rzecz wybudowana, tutaj oczywiście jest nadal w skrzynkach. Wybudowałem właśnie te dwa kulczurwaty, już sobie wezmę może jakiś spinosaurus, nie, spino już miałem i mi umarł, niestety, T-Rex gdzieś poszedł sobie kompletnie, pach jego nie miałem i co tu mamy jeszcze tego, także weźmiemy sobie te dwa małe dinozaury, żeby już mi się zaczęły wykluwać, zobaczymy czy w ogóle się to uda i dam, wchodzimy tutaj, aha, dobra. Nie ogarnąłem pewnej rzeczy, bo ja wiecie, budowałem to na tych goglach. Zobaczcie, coś takiego wybudowałem. To jest, budowałem to, nie wiem, może z 40 minut. I powiem wam, że to jest, są wyżyny mojego budowania. Naprawdę, miałem taki pomysł, żeby zrobić wreszcie taki duży, gigantyczny, przestronny magazyn z wieloma skrzynkami i tak dalej, i tak dalej. I wszystkie skrzynki można otwierać, ale to nie jest koniec. Tutaj oczywiście będzie kolejna skrzynka, tutaj także będą skrzynki, tu będzie przejście normalne, gdybym na przykład, kurde, mam coś tutaj i nie będę się musiał wracać tędy i tędy, tylko będę mógł sobie przejść tutaj tym przejściem, a tu oczywiście z tej strony i z tej drugiej będą skrzynki i jeszcze planowałem zrobić coś takiego. Już wam mówię, item frame, bo widziałem, że to jest bardzo, w ogóle ja przespałem te wszystkie aktualizacje i ludzie teraz robią coś takiego, nie piszą jak ja tabliczkami, jak w starym Minecrafcie, tutaj znajdziesz kamień, tylko po prostu dają, czy to po prostu na skrzynkę, czy to na właśnie to drewienko tutaj obok, takiego, kurde, item frame'a po prostu z danym przedmiotem, także ja coś takiego też będę musiał zrobić, wow. O Jezu, się przestraszyłem, mówię, co to jest, co to za dziwna rzecz. Ale okej, dinozaury się nam wykluwają. Teraz zmieniłem sobie shadery, w sumie na ten odcinek. Czekajcie, które to były shadery? Jakieś light takie, bo ja lubię takie leciutkie. O, chyba to było to. Czy to nie, to nie były te shadery, bo one są zbyt takie, zbyt mocne. Ale miałem, kurde, takie, o, Chocapic V13. O, widzicie, leciutkie, ja lubię takie lekkie shadery, nie lubię czegoś takiego BOOM, żeby po prostu mi zmieniło całego Minecrafta. Używałem oczywiście kiedyś z moich starych, fajnych shaderków, ale niestety, no niestety nie działają na tym Minecrafcie z jakiegoś dziwnego, dziwnego powodu. Właśnie, dużo drzewa także potrzebuję, czekajcie, naprawię sobie kilof. Oj, nie ten kilof. Właśnie, dostałem informację, jakaś osoba, wow. Jakaś osoba napisała, że przecież mogę sobie zmienić rączkę tego kilofa w każdej chwili, nie muszę, no po prostu mogę sobie edytować tak jakby ten kilof na przykład tutaj stalowy, ale zobaczcie, kopałem nim tak dużo, że już mam poziom master, on się sam naprawia, gdzie tu jest jeszcze, o, także siekierka dostała auto naprawianie, jeszcze łopata niestety jest troszeczkę w plecy, ale obsydianowy kilof, widzicie, Ardit może już wydobywać, także z tego bloku też pewnie coś ogarniemy. I chciałem dzisiaj, w dzisiejszym odcinku sobie po prostu pobudować, także właśnie, i zrobiłem sobie zadanie, nie powiedziałem o tym. Tu mam oczywiście surowce na lucky bloki i jeżeli uda mi się zrobić ten magazyn i przenieść wszystkie przedmioty do tego magazynu podziemnego, to wtedy, uwaga, uwaga, dostaję stack bloku lapisu. Nie lucky bloków, bo nie chcę tak aż powiedzmy aż cheatować, ale to tak wiecie, tak jakby cheatować, bo tak naprawdę nie cheatuję, bo to jest tylko gra, bla 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 bla, bo mam wszystkie surowce, ale brakuje mi tego lapisu, dlatego stack lapisu za to wydaje mi się, że będzie
całkiem okej. Okay. I zobaczę w ogóle, jak te tabliczki będą wyglądały. Nie mam drzewa. Oczywiście Flotar nieogarnięty lata po tym pomieszczeniu. Shader, wiecie co, wyłączę teraz z prostego powodu. O, na przykład teraz jest noc. Ja chyba gram na Peaceful. Tak, gram na Peaceful, bo dzisiaj nic takiego, wiecie, nie planuję, żeby gdzieś tam iść. A przecież to jest część Minecrafta, że się budowało różne rzeczy. I wczoraj sobie tak uświadomiłem, bo mówię, kurde, co zrobić na kolejnym odcinku? I tak mówię... Kurde, przecież Minecraft powstał jako gra do budowania różnych rzeczy, a nie gra o chodzeniu na dungeony i zdobywaniu przedmiotów i zabijaniu tych. Ja wiem, że to jest o wiele ciekawsze od takiego zwykłego budowania, ale też, no nie wiem, no to jest po prostu esencja Minecrafta, tak, no nie wiem, tak mi się zdaje. I odnośnie Lucky Block Challenge, w końcu ja napisałem to, bo pytałem się w poprzednim odcinku, jak myślicie, kto do tej serii trafi. Tam naprawdę były podawane różne osoby i mogę oficjalnie ogłosić, jeszcze nie wiem w sumie kiedy pojawi się pierwszy odcinek, ale będzie to Matyniu oraz Manojek właśnie w tym Minecrafcie, także Matyniu nigdy nie grał w Minecrafta, trzeba będzie go nauczyć, a Manojek kiedyś grał jakiś tam rok temu, także też powinno być całkiem ciekawie. Zobaczymy, jak to wyjdzie, czy jakoś po prostu czy wszystko będzie ok, bo to wiadomo, że coś może na przykład nie zagrać. Jeżeli chcecie stworzyć mapkę, która pojawi się właśnie w tej serii, róbcie po prostu mapkę na 3 osoby. Co tam jeszcze, wysyłajcie na flotar94@gmail.com, maila pewnie podam w opisie tego filmu i co jeszcze miałem powiedzieć, albo po prostu na fanpage'a wyślijcie mapkę i róbcie na Minecrafta 1.8 czy tam, choć kurde, nie wiem na jakiego Minecrafta są teraz te Lucky Bloki najnowsze, bo ja gram oczywiście na 1.7.10, ale to jest, nie wiem, chyba na 1.8, tak, to róbcie po prostu na 1.8, jeżeli jest możliwość i tyle. I resztą my się już zajmiemy. Dobra, mam troszeczkę drzewa, chociaż nie, to drzewo jeszcze sobie wytnę. Oczywiście dużo sadzonek tu jest na rozstawianych, żeby po prostu te drzewa cały czas rosły, wiecie, wycinam jedne, bum, pojawia się drugie i tak cały czas, w ogóle te drzewa jakoś zaczęły dziwnie rosnąć i tu jest to laboratorium także będzie powoli przechodziło transformację, ponieważ mam też, wydaje mi się, że ciekawy pomysł, mianowicie chcę zrobić podziemny tunel gdzieś powiedzmy tutaj, tego nie będzie, to będzie zburzone, będzie po prostu mała zagroda dla tej krówki, żeby to o wiele ładniej wyglądało. Widzicie, że tam zacząłem coś tam powiększać i tak dalej, ale zrobimy sobie podziemny tunel do tego laboratorium, żeby wreszcie ta seria zaczęła wyglądać jak wyglądała. I pewnie się zastanawiacie, znaczy te osoby, które uczęszczają na live'a, bo od jakiegoś czasu live'ów nie ma i niestety muszę ogłosić pewną rzecz, znaczy no to jest taka tymczasowa rzecz, że na razie streamów nie będzie z pewnej przyczyny powiedzmy technicznej. Znowu mi się pieprzy mikrofon, będę musiał kompletnie kupić jakiś inny, taki wiecie, nie Blue Yeti, bo cały czas jechałem na tym Blue Yeti, ale widocznie Blue Yeti nie jest mi przeznaczony. Tego na filmach nie słychać, bo po prostu odszumiam to, bo są takie jakby zakłócenia, coś w tym stylu. Trudno to troszkę nazwać jednoznacznie. Ale no niestety będę zmuszony na razie przerwać streamy i no do zakupu nowego mikrofonu. Także to tyle. Okej, weźmiemy sobie te tabliczki. Zobaczę w ogóle, jak to będzie wyglądało. Czy to będzie naprawdę spoko rzecz, czy coś rzeczywiście trzeba będzie zmienić. Okej, to wygląda... wygląda całkiem okej. Jeżeli sobie wezmę teraz na przykład klocek drzewa, wsadzę w to. Pum. Aha, i to widzicie, tam jest to, wydaje mi się, że bardziej to wydaje mi się, nie wiem, że bardziej oddziałuje na nas, jeżeli widzimy taki bloczek, a nie jeżeli widzimy jakiś tam tekst, także spoko, naprawdę spoko, teraz jeszcze sobie wezmę ziemię, tutaj wsadzę, oczywiście ten magazyn sobie rozbuduję między odcinkami, wiecie co, potrzebuję tego i muszę coś zrobić, bo tamte dwa bloki bardzo się zlewają ze sobą. A właśnie, nie powiedziałem o tej podłodze, z czego ona jest. Ona oczywiście jest zrobiona z tego moda chisela, czyli wiecie, wsadzamy tam blok, mogę to w sumie zademonstrować nawet. Otwieramy sobie to, bum. Wsadzamy jakiś blok, na jaki chcemy zmienić i sobie wybrałem ten blok i w cobblestone'ie dokładnie było tak samo. Dobra, idziemy
Idziemy. Właśnie miałem opowiedzieć jeszcze o Lucky Blockach, że przygotowuję się do otwierania... Jezu! O fuck, dlaczego mnie to wystraszyło? Jakiś golem przyszedł mi do domu! Ja pierdzielę, dlaczego to jest takie dziwne? Zobaczcie, jaki syf w tych skrzynkach, to jest paskustwo. Ale przygotowuję się do, uwaga, otwarcia 100 Lucky Blocków. Tak, 100 Lucky Blocków, zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie wiem, czy tych spiralowych, czy tych innych, ale widziałem, że tamten odcinek wam się bardzo spodobał, także... także tak. No, także 100 Lucky Blocków, zobaczymy, jak to wyjdzie. I mamy tutaj jajko Pachiego i mamy jajko Galim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 
Mika, także od razu pójdę. Wow! Czy ja właśnie sklonowałem wiaderka? Nie, chyba miałem dwa wiaderka jeszcze. Już myślałem, że coś udało mi się shitować, ale zobaczcie. Bum, bum. I mamy dużo wiaderek mleka, także super sprawa. I lecimy dalej. Nie zatrzymujemy się, bo pewnie w tytule jest masowa produkcja dinozaurów albo coś takiego. Albo wykluwamy dużo dinozaurów. Nie wiem w sumie, jak to jeszcze nazwałem. Ale takie dinozaury, których jeszcze nie wykluwałem, chcę wykluć dzisiaj. Także widzicie, że nawet stworzyłem dwie te maszyny do wykluwania i idziemy od razu zrobić... Ej, no panie golemie! W ogóle ten golem, o co mu chodzi? Chodzi sobie po moim domu i w ogóle nie broni nic. Oczywiście jest teraz noc, dlatego no jeżeli bym włączył shadery, no to by było średnio, ale wolę już wyłączyć na razie te shadery, żeby mieć ten spokój, że nie muszę oświetlać i tak dalej, i tak dalej. Dobra, tu mamy jedno miejsce i w sumie wezmę od razu obok siebie, niech się wykluwają te dinozaury, także spoko sprawa. Jeszcze teraz będę chciał oświetlić na dole ten teren. I pytanie do was, chciałbym, żebyście mi odpowiedzieli, czy wydaje wam się, że ten magazyn jest wystarczający, w tym sensie, czy tyle skrzynek wystarczy? Musicie sobie wyobrazić, że jeszcze tutaj skrzynki będą, tu i jeszcze będą tutaj, także tych skrzynek wydaje mi się, że teraz będzie wystarczająco, ale chciałbym poznać waszą opinię, także oczywiście zapraszam do komentowania tego filmu. Okej, musiałem sobie to oświetlić, jak to teraz wygląda. No, wygląda całkiem przytulnie. Oczywiście sufit także będzie zmieniany, nie przejmujcie się, chciałem wam po prostu pokazać, jak... Wow. Okej, to jest na tej ścianie? Tak, na tej ścianie. Chciałem po prostu wam jak najszybciej pokazać ten projekt i czy coś takiego przypadnie wam do gustu. Jeszcze muszę skrzynek masę zrobić, kurde. Dobra, w sumie mam trochę drzewa. Dobra, to sobie porobimy skrzynki i tak dinozaury się wykluwają, także powinno być spoko. Wow, ile tych skrzynek mi powstanie tutaj? Jeszcze weźmiemy sobie tu. Mówię, taki luźniejszy odcinek po prostu. Nie każdemu takie coś przypadnie, bo wiem, że wiele osób lubi, jak chodzę na te dungeony i tak dalej, ale musicie zrozumieć, że Minecraft to nie tylko bicie zombiaków i innych rzeczy, tylko po prostu budowanie ładnych rzeczy. Może w moim przypadku to nie są ładne rzeczy, ale budowanie po prostu, budowanie rzeczy. I teraz tak, tu. O, i już ten magazyn zaczyna przypominać magazyn. Oczywiście trzeba będzie jeszcze te tabliczki porobić. Tak myślałem, bo zobaczcie, tu jest sobie, widzicie, wchodzi i tu jest taka podłoga. I czy zrobić na całym tutaj tą podłogę, czy tutaj już jakąś inną podłogę dać. Także też jeżeli macie, są tutaj jacyś arty... O Jezu, nie można dać skrzynki! Jezu, nie udało się! I woda oczywiście wyleciała. Dlaczego? Takie typowe to jest, no. To jest tak typowe, oczywiście, że się te eksperymenty nie udało. Wow, tutaj dosyć szybko to idzie, dziwne. Znaczy dosyć wolno to idzie, co jest bardzo dziwne. Ale dlaczego nie mogę skrzynki postawić obok siebie? Przecież to jest... No nie, mój plan się popsuł. A, jest, wykluło mi się jajko. Idę zobaczyć, co to za dinuś. Ale kurde, nie mam pojęcia teraz, jak zrobić z tym... Fajna muzyczka, no. Muzyczka jest naprawdę spoko. Ale nie mam pojęcia, jak zrobić z... O Jezu, dinozaurze! Chodź tutaj. Fuck. Jak zrobić z tymi skrzyniami, w skrócie? Panie dinozaurze, chodź tu! Czekajcie, ja muszę iść po dinopedię chyba. Ty, gdzie on jest? Nie wiem, chyba dinozaur mi już umarł. Tak na samym początku, chwilę dosłownie po narodzinach. A ten drugi?
Halo, dinozaury, wyklułem was przecież. Dobra, tu jest jeden i tu jest drugi. O, Gallimus jest taki malutki dinozaurek. Pachy to jest roślinożerny, z tego co pamiętam. Także spoko, spoko, mamy już dwa dinusie. Jeszcze oczywiście będę musiał... no co ten golem tu w ogóle się kręci? O co chodzi? Może on ma jakąś ścieżkę zaznaczoną, że chodzi sobie danymi ścieżkami. Ale nie wiem teraz co zrobić. Szczerze, nie mam pojęcia co zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No właśnie, wszystko było wymierzone, wszystko było równe. A teraz... Wow! Co on tu robi? Halo? Czy on w ogóle za mną chodzi, czy jak to wygląda? Po prostu się znalazł nagle tutaj. Chyba, że zrobię coś takiego. Uwaga. Tylko nie, no nie. Dobra, mam pomysł. Naprawię to, co będzie dosyć dziwnie wyglądało, ale przynajmniej będzie spoko. Patrzcie, zrobię skrzynki. Zrobię skrzynki tutaj. Hops, hops. I zrobię po prostu ten... Ten filar drewniany przeniosę jeszcze jedno pole do przodu i tak samo będzie z tej strony. I dzięki temu tutaj no w środku będzie jakaś tam szczelina, ale dzięki temu po prostu będzie możliwość zrobić te skrzynki. Także zobaczcie, jak szybko potrafię normalnie wynaleźć odpowiedzi na problemy. Nie wiem, coś chciałem innego powiedzieć. Dobra, dinopedię muszę sprawdzić. Tylko gdzie mam dinopedię? Widzicie, niedługo już nie będzie tego problemu. Dinopedia, że szukam przedmiotu, po prostu wejdę do mojego gigantycznego magazynu. Wydaje mi się, że skrzynek starczy. Już nie chciałem tego przenosić, bo jeszcze sam nie wiem, jakie będą kategorie dokładnie w tym magazynie. Z tym też będę miał problem, żeby to wszystko ładnie posegregować i przydzielić do danej kategorii. Ale to będę się tym martwił, jak skończę ten magazyn i zacznę porządkować te itemy. Ale postaram się na 99%, że w kolejnym odcinku już wszystko będzie usegregowane i wszystko będzie przepięknie wyglądało i wszystko będzie naprawdę spoko. W ogóle ty golemie, ty co wpuszczasz do domu pewnie kogoś. O, tu mam jeszcze tabliczki z przedmiotami. Ale ja chciałem dinopedię. Gdzie mam dinopedię? W sumie nie mam pojęcia, kurde. Gdzieś tu była ta dinopedia. Nie, no gdzieś przepieprzyłem dinopedię. Jak to w ogóle jest możliwe? Miałem taką... Wow. Aha, tutaj netherraka kopałem, żeby mieć tam do laboratorium. Już wszystko sobie przypominam. Ale gdzieś... Gdzieś na pewno tą dinopedię miałem. Pewnie wy już ją zauważyliście i piszecie floter, jesteś ślepy, bla, 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 bla. A ja tak mówię sobie w tym, no dobra, no jestem ślepy, ale no... No ja tego nie widzę, no z jakiegoś powodu ja tego po prostu nie widzę, chyba jestem po prostu ślepy, albo mam to w jakimś plecaku. No to by było bardzo możliwe. O, tu mam tą czaszkę, też spoko sprawa. Ty, no nie wiem, może... A, tu są jeszcze te skrzynki. Zapomniałem o was skrzyneczki, pewnie obstawiam, że jest w tej. Nie ma w tej. I w tej też nie, i w tej też nie, także w dupie nie mamy dinopedii, oficjalnie się dinopedia zgubiła, mówi się trudno, questy są tutaj, także czekajcie. Ja chciałem jeszcze te item frame'y, bo w ogóle dlaczego ten dinozaur, on powinien tam być sobie biegać, chociaż tu go nikt nie zabije, to okej, pomyślał ten dinozaur, także spoko, weźmy sobie, nie, źle to zrobię. Widzicie, przecież tu będzie jeszcze jeden blok. Jeszcze jeden blok więcej. Tak. Wow! Aha. Super. Super, że źle to zrobiłem, naprawdę. W ogóle dziwne, że nie mogłem tej tabliczki wydobyć. No, to było naprawdę bardzo ciekawe. Dobra. I tu widzę już, że jest pierwszy problem. Mianowicie, zobaczcie. Ta tabliczka odnosi się do tej skrzynki, ta tabliczka do tej, a tutaj... Tutaj chyba będzie odwrotnie. Chyba. No, trzeba będzie zrobić to odwrotnie. Mam nadzieję, że się nie będę z tym mylił. Wow. Okej. No, będę musiał pamiętać, że to jest takie odbicie symetryczne. I daj jeszcze powiem sobie drewna, czy nam drzewa. A tutaj powinno się jajko wykluć, tak? Wykluło się. Ceratosaurus rex, nie, ceratosaurus egg. Golemie, ty! Wow! Nie, jajko, chodź tu. Jezu, zmarzło mi jajko. A na to nie możemy pozwolić. Gdzie są te dinozaury? Gdzie one są? A tutaj, a może ten mały Gallimus. Boże, nawet nie wiem jak czytać te dinozaury, znaczy nazwy tych dinozaurów.
Może gdzieś tutaj jest. W sumie, kurde, ja potrzebuję jakichś klatek dla tych dino. No, w sumie mogę je wykluwać w klatkach. A teraz one tak jak skończą, tak jak Ptero, tak jak Rex, tak jak Bronto, tak jak każdy dinozaur, tak jak Spino. Czyli po prostu znikną. Znaczy, Rex gdzieś tam jest, tak samo jak Bronto, ale już... Szczerze spodziewałem się, że mówię, że będzie ten Rex mógł atakować, wiecie, będę mógł go wykorzystywać jako takiego mojego pieska, a tu się okazało, że po prostu on jest ozdobą i mogę sobie na nim pojeździć, chyba że po prostu coś źle robię, a jest też taka możliwość oczywiście, że coś źle z tymi dinozaurami robię, że ich źle używam. Okej. Także dokończę sobie ten magazyn i będę powoli się z wami żegnał. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek, taki bardziej pogarankowy, bardziej luźny, bardziej nic nie wznoszący, wnoszący do całej serii. Okej. Pyk. Dobra. No, w sumie to wygląda też spoko. Oczywiście pomyślałem nieświadomie, w sumie bardziej to zrobiłem, że tu jest bardzo duże przejście, bo chciałem na początku zrobić trzy alejki takie z tymi skrzynkami, ale mówię, kurde, no nie, no bez przesady. Ja, jeżeli coś by się stało, zawsze mogę przerobić na przykład tą część na magazyn, bo w sumie tutaj chcę zrobić taką małą zagrodę dla tej krowy, taką dosłownie, wiecie, żeby ona się nie mogła ruszać, żeby cały czas mi dawała mleko i cały czas. W sumie fajne życie będzie miała, no. Nie wypuszczę jej już z tych podziemi. A zresztą tego terenu nie mam pojęcia, co zrobić, także może ktoś ma jakiś fajny pomysł, w jaki sposób to zagospodarować. A, i będę musiał jeszcze postawić to. O, żeby to lepiej wyglądało. I nie wygląda to źle, nie wygląda. Cały czas jest tutaj przejście, także w ogóle nie, muszę zobaczyć. Panie Dinusiu, chodź tutaj. Czy idziesz za mną? Nie, on po prostu sobie krąży, także spoko, no niech sobie krąży. Okej, ja będę to budował sobie między odcinkiem, postaram się, żeby już w kolejnym było co zaprezentować, może na przykład się uda ten tunel zrobić, może coś więcej, także zobaczymy. Ja się z wami na razie żegnam, w ogóle zapomniałem, że te aspekty muszę też odkrywać, na przykład sadzonka. Tadam! I na przykład patyk. Tadam! Widzicie, to wszystko się po prostu wyrzuca. Ale aspekty oczywiście są, trzeba będzie je wszystkie poodkrywać i tak dalej. Dobra, dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się odcinek spodobał. I komentarze także bardzo mile widziane. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.